Halo. Chodzi o włosy. Jakie włosy? Włosy Jany. Czekaj, naprawdę obciąłeś włosy? Właściwie w końcu okazało się to proste. Wiesz, że baby zostawiają włosy na szczotkach. No, to obrzydliwe, ale w tej sytuacji to mi nawet pasowało. Myślałem, że naprawdę obciąłeś jej włosy. Wiesz, no nie jestem wariatem. No, to teraz musisz nie wygotować w mleku. Potem ususzyć i spalić z liść jabłoni. A potem musisz to wszystko rozrzucić w miejscach, gdzieście się poznali. Aha, no tak. Co, jakiś problem? Nie, no. Nie masz zaufania do tej metody? Nie, no. Mam, tylko... Tylko co będzie później, co? No, chcesz, żeby do ciebie wróciła. No, chcę, żeby do mnie wróciła, no ale... ze względu na mnie, a nie dlatego, że... że obciąłem jej włosy, no. Jana, właśnie chciałem cię... Piotrze, jak ty mogłeś zrobić coś tak strasznego? Co takiego? Dzieci cię widziały. Jakie dzieci? Dzieci cioci. Dzieci cioci? Jakie cioci? Cioci Alesza. Spały na górze, widziały, jak wszedłeś do pokoju z nożyczkami i obciąłeś cioci włosy. W życiu nie zrobiłbym czegoś tak ohydnego. Przestań. A dlaczego mi nie przeszkodziły? Dlaczego te cholerne dzieciaki nie zaczęły krzyczeć, no? Normalnie to im się dzioby nie zamykają. Dlaczego nikogo nie obudziły, żeby mi przeszkodził? Nie wiem, dlaczego nie zaczęły krzyczeć, ale tutaj w ogóle nie o to chodzi. Dlaczego Alesz mi nie przeszkodził, no? Przecież znasz Alesza. Posłuchaj, Piotrze. Ciocia jest na skraju załamania nerwowego. My nie możemy nawet wyjść z nią na ulicę. Ona chce to zgłosić na policję. Mamy nadzieję, że przyjdziesz jutro i wszystko wyjaśnisz. Twoja matka źle marynowane kocie gówna. Twoja matka śmierdzi, a twoje ciotce ty te wiszą do pasa. Wydzielaj sobie gębę moją matkę. Twoja matka mi wiśni i pobiega w tym, jak ty ciotce ma kory. Jak mogłeś pomylić ją z ciocią? No, mówiłem ci, że to zadanie mnie przerasta. No, byłem pijany. Po trzeźwemu nigdy bym tego nie zrobił. To był twój pomysł. Ja ci radziłem, żebyś olał kobietę. Nie chcę skończyć tak jak ty. No co? No wcale nie jest ze mną tak źle. Jestem w lepszej sytuacji od ciebie. W lepszej? Przecież ty już nie wychodzisz z mieszkania. No bo nie chcę spotkać żadnej kobiety. No, ale właśnie o tym mówię. Jest z tobą naprawdę źle, więc mnie nie pouczaj. Jak długo już nie byłeś na dworze? Od dnia, kiedy odeszła Elżbietka. No. Ja je sobie wyobrażam, myślę o nich. Za każdym razem, jak sobie robię dobrze. Ale nie chcę rozmawiać z żadną kobietą. Boję się do nich zbliżyć. Jak się zbliżysz do kobiet, no to się możesz zakochać. A jak się zakochasz, no to one cię porzucają. A skąd masz rzeczy? Przychodzi taka jedna sprzątaczka. Robi mi zakupy. To jest niezły układ, jest zupełnie głupie. Masz coś do picia? Masz jakieś problemy z odkurzaczem? Próbowałem z nim coś robić. Co takiego? Jak go odpowiednio ustawisz, to tak jakbyś był w kobiecie. Naprawdę? No. Wprawdzie to nie jest to, co z kobietą, no ale zawsze to lepsze niż nic. Nie? Za Janę. Żeby do mnie wróciła. Ty, istnieje jeszcze jedna sprawdzona metoda, żeby kobieta do ciebie wróciła. Jaka? Musisz się zapakować do kartonu i wysłać na jej adres jako paczkę. Jako paczkę? No. O pocztę. Do rąk własnych. Nie. Przecież to idiotyczne. Co, 2 dni w paczce? Da się przeżyć. No musisz mieć oczywiście butelkę wody, no i butelkę... Poczekaj. Co ty chcesz powiedzieć, że posłałeś się w paczce do jakiejś kobiety? Jeden kumpel spróbował. Z umywalką też masz jakieś kłopoty? No, próbowałem z nią coś robić. Co takiego?
da się wykorzystać na różne sposoby. Z umywarką no mucha, no przecież ona jest totalnie zasypiona. No. Nie mów do mnie mucha. No przecież to obrzydliwe. Rura jest czysta, jak ją odpowiednio ruszasz, to tak jakbyś był w kobiecie. Wiesz co, ty jesteś kompletnie walnięty, no przecież te twoje gadżety pomocnicze. Ja zaczynam się bać o ciebie. Ty się o mnie nie bój. Dzwoniła do mnie twoja matka, pytała, czy nie jesteś homoseksualistą. Ty powinieneś ją odwiedzić. Przyprowadź jakąkolwiek, przecież to wszystko jedno. Ale po to mi kazałaś przyjść? Żeby mi powiedzieć, żebym przyprowadził jakąś dziewczynę? Kazałam ci przyjść. Ze względu na ojca. Żebyś się nim nacieszył. Jak nacieszył? Niedługo go nie będzie między nami i co wtedy? Całkowicie zdemencieje i nie będzie można z nim porozmawiać. Źle się czuje? Daj mu najwyżej 2 miesiące. Nie mów mu tego. Ile mi dajesz? 2 miesiące. Może mniej. Cześć. Nic go nie interesuje. Nie interesują go wiadomości telewizyjne, nie interesuje polityka, nie interesuje trzęsienie ziemi w Gruzji. Interesują go tylko te jego bańki piwne. Zawsze mnie to fascynowało. Kiedy ogrzeje się powietrze w tej butelce, to zwiększa się jego objętość i wyciska na zewnątrz następne bańki. Robisz to już 30 lat. Zawsze mnie to fascynuje. Myślisz, że po piwie zmieni mu się głos? Wcale tak nie myślę. W zeszłym tygodniu zapomniał, jak mi na imię. No nie. No jak to nie? Nie przerywaj mi. Był taki moment, kiedy myślałam, że tata ma Alzheimera. To zespół otępieniowy na skutek postępującego procesu neurodegeneracyjnego. Mamy do czynienia ze zmianą osobowości, brakiem krytycyzmu i oceny sytuacji. Nie przerywaj mi. Nie przerywaj mi. Kiedy ja nie... Widziałam, jak się nadechnąłeś, żeby mi przerwać. To właśnie jest ten twój sposób brania oddechu, którym zawsze starasz się mi przerwać. Ale mamo, przecież on się nie nadechnął. No. Prawdę mówiąc, troszeczkę się nadechnął. Ale... No sam widzisz, nadechnął się. Przepraszam. Co mi chciałaś powiedzieć? Myślałam, że tata ma Alzheimera, ale dziś jestem przekonana, że to starcza demencja. Diagnozę postawiłam na podstawie obserwacji reakcji spojówek. Świeci mi latarką w oczy. Świecę mu latarką w oczy. W waszej rodzinie występuje starcza demencja. Teraz to już może się tylko pogarszać. Jego ojciec cierpiał na to. Pamiętasz, jak byłeś mały, dziadek robił do ciebie takie dziwne miny? To była taka zabawa. O, no tak, on sobie wyobrażał, że tak właśnie wygląda zabawa, ale potem mój kochaninki zorientowali się, że biega po ulicy w samej bieliźnie. Nie. No jak to nie? No jak to nie? Było tak czy nie było? Biegał po ulicy w kalesonach. No bo chciał zdenerwować babcię. Coś podobnego. A ty wiesz, że ojciec już nie jest w stanie przestraszyć się? Na przykład... Robiłam kiedy stałam za drzwiami. 2 razy już tak zrobiłam i on się nie przestraszył. No, widzisz? Chciałby się przestraszyć, ale już nie jest w stanie. Wiesz, że on już nawet nie umie normalnie telefonować? Wczoraj namówiłam go, żeby wykręcił jakiś przypadkowy, wymyślony numer. No po co? Założyliśmy się, czy ktoś jeszcze rozpozna mnie po głosie. Myślałam, że się ucieszy, że ludzie go wciąż jeszcze poznają. Przecież tyle lat był lektorem kronik filmowych. Przecież to był głos epoki, brzmiał z ekranu. Ja nie chcę, żeby ludzie o mnie pamiętali. O. Najpierw nie chciał telefonować, ale potem go namówiłam. Alika. Naszego psa. Aha. Miałam nadzieję,
zadzwonisz. Nie powinieneś mnie zostawiać. Nie mogę wytrzymać bez ciebie. No tak. No jakie no tak? Dzwonisz od niej. Od kogo? Od tej kobiety. Zawsze, kiedy dzwonisz od niej, masz taki dziwny głos. Nie powinieneś być z tą kobietą. Nie ma na ciebie dobrego wpływu. Chciałabym, żebyś był ze mną. Nie możesz przyjechać? Nie. Teraz jest to niemożliwe. Dlaczego jest niemożliwe? Jestem taka szczęśliwa, że cię słyszę. Martin. Kocham cię, wiesz? No tak. Tak. Nie mówię tego od tak sobie. Ty w ogóle nic nie mówisz. Ostatnio nie jestem w najlepszej kondycji psychicznej. Wiesz, że próbowałam się otruć lekami? Mówisz poważnie? Musieli mi płukać w żołądek, a w szpitalu ukradli mi wszystkie pieniądze, papiery, adresy. Nie mam nawet twojego numeru telefonu. No tak. Dasz mi swój numer? Będę kończyć. Będziesz kończyć, a nic nie powiedziałeś. Powiedz, że mnie kochasz. Martin, jesteś tam? Tak. Bardzo bym chciała, żebyś powiedział, że mnie kochasz. Nawet gdyby to nie było prawdą, muszę to usłyszeć. Powiedz jakieś dłuższe, sensowne zdanie. No więc dobrze. Kocham cię. Ja też cię kocham. Dokończę. Będę kończyć. Zadzwonisz, prawda? Cześć. Dawidzie. Myślę, że to jednak będzie choroba Alzheimera. Przyniosłem te włosy. Może da się je przymocować. Robisz sobie dowcipy? Mogę załatwić jakąś perukę. Ciocia ma alergię na peruki. Nie toleruje sztucznych włókien. Aha. Będziemy musieli zamówić taką specjalną perukę, za którą będziesz musiał zapłacić. Tak, zapłacić. Dobrze. Poza tym ciocia chce, żebyś ją publicznie przeprosił. Jak publicznie? Publicznie. Chce, żebyś to opublikował w gazecie. Oczywiście to też będzie kosztować. No, oczywiście. Nie wiemy, czy masz tyle pieniędzy, ale w razie czego możemy ci pożyczyć. Nie, w porządku. Może zechciałbyś nam wyjaśnić, dlaczego to zrobiłeś? Nie jestem pewny, czy jesteś w stanie to zrozumieć. No. Dlaczego nie byłby w stanie zrozumieć? Myślałem, że tam śpi Jana. Nie rozumiem. Pomyliłeś Janę z ciocią. Byłem zdezorientowany. Potrzebowałem jej włosów. Włosów? Żeby wygotować je w mleku. W mleku? No, a potem wysuszyć i spalić. On z Muchą znowu robili te swoje obrzędy. Jeśli chcesz wiedzieć, to jesteście z Muchą parą cholernie dziwnych zboczeńców. No, przecież Mucha to twój kuzyn. Ale to ty masz na niego zły wpływ. Nadal ma w domu te swoje gadżety pomocnicze? Jakie gadżety pomocnicze? Sam dobrze wiesz, jakie. Ale jakie gadżety pomocnicze? Ale wszystko jedno, jakie. Jano, posłuchaj. To wszystko zrobiłem po to, żebyś wróciła do mnie. Nie zaczynaj znowu, dobrze? Kocham cię, tęsknię za tobą, ależ nie będziesz się gniewał, prawda? Ale zaczekaj. Nie możesz przychodzić do mnie do domu i mówić mojej żonie, żeby do ciebie wróciła. Twojej żonie? Pobieramy się. Tak, pobieramy się. Czyli to był pomysł? Przecież to wszystko jedno, czyli to był pomysł. Ale jeśli chcesz wiedzieć, to był mój pomysł. Myślałem, że mój. Nie, no to był mój pomysł. Jakim cudem to mógłby być twój pomysł? Jasne, wybacz mi. Nie ma sprawy. No jasne. Co jasne? Ależ jest dla ciebie za mało skomplikowany. Ty potrzebujesz kogoś, kto cię będzie inspirować. Ale uważaj. Ale nie no, Ależku, Ależ, nie bierz tego do siebie. Ale właściwie ty powtarzasz tylko to, co powie ona. Uświadom to sobie. Nie obrażaj go. Nie obrażaj mnie. Chcę żyć normalnie. No przy tobie miałam wrażenie, że świat składa się z samych psychopatów i szaleńców. Mam takiego pecha, że przyciągam dziwnych ludzi. To nie jest pech. Ty przyciągasz takich ludzi, bo wewnętrznie jesteś dokładnie taki sam. Cześć. Jestem Alicja. Cześć, Piotr. Słyszałam stukanie. Stało się coś?
słyszałem hałas. Chciałem sprawdzić, czy wszystko w porządku. Jasne. Widzisz, niedawno wprowadziliśmy się tutaj. Ciągle wypakowywujemy rzeczy, czasem nam coś upadnie. Znasz to, nie? Aha. No. Źle wyglądasz. Masz jakieś problemy? Normalnie tak wyglądam. Jerzy też nie jest w najlepszej kondycji. Jerzy? Ten człowiek, z którym mieszkam, jest muzykiem, komponuje. Masz coś do picia, obsłużę się sama. O, masz taki sam układ jak my. Masz kogoś? Nie. Masz tu pełno ciekawych butelek. W ostatnim czasie nie miałem okazji, żeby je zwrócić. Nie. Ma problemy z tymi windami. Kto? Jerzy. Sądzi się z hotelami o swoją muzykę. Już 10 lat odtwarzają ją w windach w całym tym pieprzonym kraju. No a jeśli ją skomponował, no to logiczne, że powinni mu za to płacić, racja? Racja. No. Ale do tej pory nie zapłacili mu ani grosza, dlatego się sądzi. Posłuchaj, Alicjo. Chciałbym być teraz sam. Dobra. Już wychodzę. O, zatrzymałam się tutaj na drinka. To jest Piotr, a to Jerzy. Cześć. Cześć. Słyszał hałas, myślał, że może się coś stało. Myślałeś, że się kłócimy? Nie. Nienawidzimy przemocy. Żyjemy w kraju, w którym aż kipi od przemocy i nieprawości, ale my jesteśmy ponad to, prawda? To dobrze. No. Moglibyśmy też być w stosunku do siebie agresywni, ubliżać sobie nawzajem, ale my chcemy być od tego z daleka. Piwo? Chętnie. No ci już opowiadałam o tych hotelach, nie? Tak. Właściwie mój problem nazywa się copyright. Copyright. Copyright to relatywnie młode zjawisko, ma dopiero kilkaset lat. Nie istniał przed wynalezieniem druku i sądzę, że niedługo przestanie. Rozumiesz? Przestanie istnieć. Po prostu. Ochrona dóbr kultury przed kradzieżą będzie kosztowała więcej niż ich wytwarzanie i ludzie przestaną płacić za książkę, muzykę, film. Ty tworzysz? Nie. W porządku. Chociaż właściwie mógłbyś. Masz dobre oczy. Nosisz szkła kontaktowe? Nie. W porządku. Zresztą prawdziwa sztuka pochodzi od Boga i to śmieszne. Żądać na to pieniędzy, prawda? Jeżeli sądzę się z tymi gnojkami o swoje idiotyczne utwory, to tylko dlatego, że kompletnie nie cenię tych melodyjek. Nie sądzę, że są tak dobre, że pochodzą od Boga. Ale dopóki tu jest stary, dobry copyright, chcę, żeby mi te gnojki płaciły. Dzięki. Powiedziałeś mi? Koteczku. Powiedziałem na razie o hotelach. Ale widzisz, jakbym nie miał wystarczająco dużo problemów, znalazłem sobie takiego koteczka, który niestety potrzebuje, żeby ktoś na nas patrzył, kiedy to ze sobą robimy. Co o tym myślisz? Nie. Szczerze mówiąc, to nie wiem. My próbowaliśmy spać ze sobą normalnie, tylko że nic nam z tego nie wychodzi. Próbowaliśmy wszystkiego. Próbowaliśmy nawet, czy przypadkiem koteczek nie jest lesbijką, co ostatecznie nie było takim najgorszym rozwiązaniem, ale nie jest. Nie jestem. Powiem ci od razu. Jest taki problem. Jest bardzo ciężko znaleźć kogoś, kto by na nas patrzył. Ej, ten gnojek na nas nie patrzy.
pomogłeś. Wiesz, no tak łatwo znaleźć kogoś, kto by tak patrzył. Masz dobre oczy. Jest świetny. Świetny. Jano? Tu Piotr. Oszalałeś? Jest trzecia w nocy. Stała się taka dziwna rzecz. Ożył mi koc. Rozmawiał ze mną. Jestem tak trochę w szoku. Musiałem usłyszeć ludzki głos. Piotrze, wydaje mi się, że nie powinieneś tutaj dzwonić. Poczekaj, Jano. Nie fantazjuję. Cały czas myślę o tobie. Boję się, że to uszkodziło mi mózg. Zaczynam poważnie zastanawiać się nad tym, czy nie powinienem posłać się w paczce na twój adres. W jakiej paczce? Pocztą. No widzisz, to by było romantyczne, o wiele lepsze od tych włosów. Myślę, że nie powinieneś już do nas dzwonić. Kobiety starają się nas zdenerwować, no. Nie rozumiesz tego? Związek z Janą traktuję bardzo poważnie. Jana jest zbyt szalona dla ciebie. Nie wiesz, w co wchodzisz. Mamy świetną relację. A my mamy taką niepisaną umowę. Jeśli któraś z nas robi coś szalonego, to drugie idzie i robi coś jeszcze gorszego. Tak było, kiedy byliśmy razem, tak jest i teraz. Nie wiem, czy ci o tym opowiedziała, ale nasze spotkanie było dziełem losu. W odróżnieniu od waszego spotkania. Nasze spotkanie było zupełnie zwyczajne. I dlatego piękne. Wierzę w takie rzeczy. Możliwe, że świat jest pełen wariatów. Takich jak ty. Ale istnieją w nim też wysepki szczęśliwych przypadków. Chwile, kiedy Bóg wtrąca się w nasze życie. Szedłem ulicą. Było późno w nocy. Idę obok budki telefonicznej. I nagle w tej budce dzwoni telefon. Wiesz, kto dzwonił? Jana. Skąd wiesz? Pomyliła numer. Przez chwilę rozmawialiśmy o takich zwyczajnych rzeczach, ale coś między nami zaiskrzyło. Jakiś płomień? Tak. Zaprosiła mnie do siebie na kawę. I to następny magiczny przypadek, że mieszkała niedaleko. Drzwi wejściowe na dole były zamknięte na klucz. Musiała więc zejść, żeby je otworzyć. Kochaliśmy się już w windzie. Dawno nigdzie nie byłem. Ładnie tu u ciebie. Mama mówiła, że nigdzie nie wychodzisz. Nie wychodzę. Ja teraz na chwilę wyszedłem z mieszkania, bo mama jest jak szalona, słucha wszystkich. O coś podejrzewa, przejmuje się całym światem. Boję się o nią. No, ona boi się o ciebie. Podobno schowałeś gdzieś aparaty telefoniczne? No, o ciebie też się boi. Mam do ciebie takie pytanie. Czy telefon może zapamiętać ostatni numer? To zależy od tego, jaki to typ telefonu. No załóżmy, że podobny jest do tego, który mamy w domu. Jak podobny? Bardzo podobny. Masz na myśli, że taki sam? Tak. No, jeśli jest tak, jak mówisz. No to jest tak, to jest ten sam.
No w takim razie myślę, że w waszym aparacie jest pamięć ostatnio wybieranych numerów. A dlaczego pytasz? No tak sobie. Zawsze mam trudności z tą najnowszą techniką. To znasz mnie. Męczy jedno pytanie. Czy do człowieka może przemawiać jego własny koc? Jeżeli jest to normalny koc, to chyba nie. A dlaczego pytasz? Zastanawiałem się, czy nie przydarzyło się to dziadkowi, kiedy zwariował. Nie, no. Robił takie dowcipy. No, no tak. Nieważne. Co cię sprowadza? Właśnie, chciałem zapytać, czy jest sposób, żeby zadzwonić pod ten numer zapamiętany przez telefon. Macie w aparacie taką funkcję. Redial. I kiedy naciśniesz ten przycisk, to wykręcisz w ten sposób numer, który ostatnio wybierałeś. To wystarczy nacisnąć radial. No. Tak, no przecież tak powiedziałem. Lepiej się czuję, kiedy mam go przy sobie. Halo? Z tej strony Hanek. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawialiśmy tydzień temu. A pan z Towarzystwa Ubezpieczeniowego? Nie. Nie, ja jestem tym, o którym pani myślała, że dzwoni ktoś inny. Ktoś inny? Martin. Jaki Martin? No ten pani Martin. To znaczy, pani myślała, że to dzwoni on, a to byłem ja. Kto ja? Ja. To znaczy, że pan pomylił numer. No to tak jakby. Aha. A ja... Jak to możliwe, że nie poznałam, że to był obcy głos? Nie dopuściła mnie pani do słowa. A teraz po co pan dzwoni? Chciałem zapytać, czy wszystko w porządku? Miałam tylko taki mały kryzys. To może przytrafić się każdemu. Chciała pani się truć. Truć? Naprawdę? Co to za hałas? Otworzyłam butelkę wina. Ojej, na pewno ma pani gości. Nie będę przeszkadzać. Piję sama. Jestem alkoholiczką. Nie, to żart. Po prostu mam dobry nastrój. Cieszę się. A pies? Zmyśliłam to. Chciałam zdołować jakoś tego gnoja. No i zdołowała mnie pani. Pana to wzruszyło? Tak, bardzo. Przykro mi. Cieszę się, że wszystko w porządku u pani. I u Alika. A nie chciałby pan kiedyś wpaść do mnie? To ten? Tak. Kiedy to się stało? Wczoraj w nocy. Rozmawiał ze mną.
Myślałem, że mi się śni, ale nie spałem. Szczypałem się w rękę. Rozmawialiśmy jakieś 10 minut, a potem znów udało, że jest nieżywy. I od tego czasu nic? Od tego czasu nic. Co mówił? Że jest inspiracją. Że człowiek nie powinien odrzucać inspiracji, jeśli się mu ją proponuje. Brzmi to całkiem sensownie. No tak, no ale dlaczego mówił mi to koc? W każdym razie wygląda na to, że masz poważny problem. Może to przez alkohol? Niechętnie przestałbym pić z takiego powodu. To jedyna rzecz, która trzyma mnie przy życiu. To dlatego, że nie masz kobiety. Zaświrowałeś od tego, znam to. Ale ja mam kobietę. Janę. No. No jasne. No ale ja wiem, że to w niej jest, kocha mnie. Tylko nie chcę się do tego przyznać. Wychodzi za Alesza. Na złość. No właśnie to w kobietach jest najgorsze, że robią coś na złość, a potem nie można tego odkręcić. Nie masz kobiety, to sobie możesz to tłumaczyć na różne sposoby. Ale przyczyna jest cały czas ta sama. Nie masz kobiety. Kiedy masz kobietę, to masz kontakt ze Stwórcą Wszechświata. A ty masz kontakt ze Stwórcą Wszechświata. Wskrzesiła mnie Anusia. Jaka Anusia? Jest piękna, jest młoda. Kocha mnie. Kupiłem jej ten fotel. Chcę, żeby wpadła pod pociąg i straciła nogi, żeby mógł ją nosić na rękach. Sam widzisz, jak mi pierdolnęło w głowę. Ty! Nie zostawiaj mi tego koca. Zgodziłby się pan, żebym zrobiła panu portret? Mam nawet nazwę. Nieznajomy mężczyzna telefonujący do kobiety będącej na skraju wytrzymałości nerwowej. A na czym by to polegało? Nie wiem. Przyszedłby pan kilka razy do mnie. Nie wiem, ile ma pan czasu. No, czasu mam dużo, nie o to chodzi. Tylko jestem nieśmiały. Zgodzi się pan? Chciałbym się jeszcze trochę zastanowić. To bardzo piękna muzyka. To są jego stare kawałki. Nie skomponował nic nowego od chwili, kiedy się poznaliśmy. Teraz będzie ładny kawałek. Boi się pan, że jestem niezrównoważona, co? Faceci boją się niezrównoważonych kobiet. Ja tam... w ogóle nie znam się na kobietach. Ja mam Alzheimera albo jakąś starczą demencję. Naprawdę to nie wiem, co mam, ale coś mam. To lekarstwo? To na starczą demencję. Tak. Chciałabym umieć wyobrazić sobie, że nad nami znajduje się coś i to coś patrzy na nas. Obserwuje każdy ruch. Potrzebuję, żeby widziały mnie Boże oczy. Oczy tego kogoś lub czegoś, co patrzy na nas. W tym chyba jestem trochę zboczona. Czy wie pani, że ja nawet nie potrafię się przestraszyć? Żona mnie strasza, a ja się nie boję. Ona straszy pana? Mhm. Jak straszy? Robi takie a czasami tak zupełnie niespodzianie. Pani walnie pięścią w stół. Nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Pani z kimś mieszka? To ubrania po Martinie. Myślałam, że jak ubiorę się w jego ciuchy, to wczuję się w jego osobowość. No. A to w groszki? To sukienka. Piękna.
Może gdybym ją założył, to bym się wczuł w panią. Właściwie to ja powinnam się wczuć w pana. Ojej! Przestraszył się pan. No tak. Czym pan się zajmował? Pyta panią zawód? Tak. Nie ma się czym chwalić. No, niech się pan pochwali. Czytałem teksty do kronik filmowych. Wstydzę się. Wstydzę się, że mój głos kojarzony jest z wiadomościami z tamtych lat. Ma pan piękny głos. Dziękuję. Masz piękne oczy. Jak ojciec. No widzi pani, kiedyś ten ser pakowany był w takie wygodne, szklane opakowanie. Dzisiaj wszystko jest z plastiku. Wino w kartonikach, kawior w tubach, mleko w papierze. Jedyna rzecz, którą produkują ze szkła, to są żarówki. Miał takie piękne oczy i nagle znów mnie wzięło. Znów cię wzięło? Wiem. Wszystko tylko komplikuje. Jerzy nie chciał, ale go przekonałam. Wciąż ma przeze mnie kłopoty. Ciągle się przeprowadzamy, to już jest piąte mieszkanie. Zawsze ktoś wezwie policję. Raz oglądał nas chłopak, którego wzięliśmy na stopa. Był świetny, ale potem nas okradł. A teraz wykorzystaliśmy twojego tatę. Panie Boże, tak bardzo się nienawidzę. Nie no. Przecież nic się nie stało. No. Próbowała pani kiedyś włożyć do buzi żarówkę? Nie. No ja też nie. Widzę, że sprawa szkła leży panu na sercu. No. A pamięta pani, co było w 93? Co? Z dnia na dzień wprowadzili butelki Unii Europejskiej. Pamięta pani? Nie bardzo. Na pewno pani pamięta. Przecież to było jak grom z jasnego nieba. Nagle nie można było oddać starych butelek po piwie. To był szok. Wtedy zorientowałem się, że coś tu nie jest w porządku. Tak naprawdę nic nie jest w porządku. Wtedy, wie pani, straciłem kontakt z całym światem. Straciłem kontakt z żoną, z synem. Przestałem oglądać telewizję. Nie kupuję gazet. Nie czyta pan gazet? A co w nich można przeczytać? Nic. O właśnie. Nic. Nuda. Nuda. Same anonimowe wiadomości. No to dodatek. Też nuda. Zaraz, tutaj. Tutaj coś pisze. Nie. To Piotr. Piotr przeprasza jakąś kobietę, że podczas snu obciął jej włosy. Piotr przeprasza podczas snu. Obciął jej włosy? Tak to jest napisane. Obciął jej włosy. Co pan jest o tym sądzi? Sekretarz generalny KCKPC Gustaw Husak, który jest dwudniową oficjalną wizytą na terenach północnych Moraw, wziął udział w uroczystym otwarciu taśmy produkującej sztuczną skórę, która będzie wprowadzona na rynek pod nazwą Barex. W dziale pakowni był świadkiem pakowania milionowego metra kwadratowego nowego produktu. To takie piękne. Kto to? To ja. Nie poznałam cię. Coś ty się ubrał? W twoją sukienkę. Przecież widzę. Dlaczego ją założyłeś? Chcę się wczuć w ciebie. Ty potrzebujesz wczuć się we mnie? 40 lat żyjemy ze sobą i nic o tobie nie wiem. Przyszło ci to do głowy? Tak. Dlaczego akurat teraz? Nie wiem. Co zrozumiałeś? No, wrażenie mam raczej przygnębiające.
Nie dziwota. Jak patrzę na ciebie i na Piotra, też mam takie wrażenie. Ale teraz mówimy o tobie. Ty nie jesteś całkiem w porządku. To jest jakaś choroba psychiczna. Przejęta jesteś tylko Czeczenią, Gruzją i trzęsieniami ziemi. Powinnaś zrobić sobie jakieś porządne badania. Jezus Maria, może lepiej zdejmij tę sukienkę. To nie jest najlepszy pomysł, żebyś tak wychodził na ulicę. Masz rację. Nie jestem wariatem. Czytałaś ostatnie gazety? Piszą tam o Piotrze. Ty kupujesz gazety? Piotr przeprasza jakąś kobietę, że podczas snu obciął jej włosy. Boję się o niego. Powinnaś pojechać z nim, że to jakiegoś lekarza albo na wycieczkę ze mną nie pojedzie. A ciebie lubi. Ciebie też lubi. Nie jestem pewien. Nic o nim nie wiem. Piotrze, umieram. Anusia odeszła ode mnie. Nie mów tak o niej. Jacy sąsiedzi? Nie mogę zadzwonić później. Krwawie. Ale ja naprawdę krwawie. Mówię konkretnie. Przecież to nie jest dowcip. Mówię konkretnie. Umieram. Proszę cię, przyjedź. Ja muszę ci coś powiedzieć. Próbowała cię zabić? Nie, dlaczego? Skąd się tu wzięło tyle krwi? Tańczyłem taniec opuszczonego Indianina i się urwała umywalka. Masz tu jakieś bandaże? Chodź tu, chcę ci coś powiedzieć. Jak cię zostawia taka kobieta, to tak jakby cię zostawił anioł. Znalazłem papier. Tu jest jakiś spis, jakieś nazwiska, rzeczy. To wiesz? Nie, znudziłem się kiedyś w kiblu i napis. Robiłem spis rzeczy, które mi rzucały o nie kobiety. Niezły ten spis, dobra, to zamknij to. Masz coś, z czym mógłbym cię opatrzeć? Co ty chcesz? No? Zabiorę cię do szpitala. Co jest stanie? Co? Przecież nie mogę iść w takim stanie do szpitala. No w jakim stanie chcesz trafić do szpitala? No przecież straciłeś dużo krwi. No, przestań, spokojnie. Przestań, przecież będą się ze mnie śmiać. Przecież to wszystko... A widzisz te tytuły gazet? Fatalny onanizm. 32-letniemu Janowi M. masturbacja wymknęła się z rąk. Chęć samozadowolenia stała się przekleństwem. Muszko, co ci się stało? Nie mów do mnie, Muszko. Gdzie jesteś ranny? Najbardziej w rękę. Ale krew leci ci z brzucha. Dzwoniliście po pogotowie? Jeszcze nie. Boi się, że w szpitalu będzie obcia. Śmieszne, że akurat on boi się, że będzie śmieszny. Zawołaj windę. I chcę, żeby mówili, że umarłem jak debil. To powiedz mi jak umrę. Zabiły cię kobiety, jak wielu innych facetów. Słuchaj, jakaś kobieta próbowała cię zabić? Jedna tak. Mnie też. Co to? Winda się zatrzymała. Będę wysyłać sygnały dymne. Chciałam ci powiedzieć, że wtedy jak wymyśliłeś tę historię z kocem, to wydało mi się to całkiem fajne. Czego nie wymyśliłem, to było naprawdę. Pamiętam czasy, kiedy byliśmy razem. Nie było tak źle. Pocałujesz mnie? Nie byłoby to dobra, Jana. Pomyślałem, że oddam ci te pieniądze za perukę. Ja akurat je mam. Mam teraz taką fuchę. Jak to u sąsiadów? No mieszka tam teraz taki muzyk, fajny gość. Ale jaka jest w nim twoja rola? No jestem tym widzem. W takim razie ja też muszę ci opowiedzieć jedną historię. Ale poczekaj, to jest bardzo interesujące. Pamiętasz tę budkę telefoniczną, która stoi obok mojego domu? Prawie wszyscy podnosili słuchawkę. Najczęściej kochaliśmy się już w bramie albo w windzie. Około 20. Ależ mówił mi zupełnie inne rzeczy. Też byś odebrał taki telefon.
Niektórzy zorientowali się od razu i dawali mi pieniądze. Mogę przedstawić konkrety. Dlaczego tak długo jedziemy do widnowu? Nie jedziemy, Muszko, stoimy. Nie mów do mnie, Muszko. Cześć. Słyszałem hałas, pomyślałem, że mógłbym w czymś pomóc. Dzięki, dzisiaj nie. Mieliśmy tę rozprawę. Wygraliście? To zależy. Ja wygrałem. Wiesz, co zrobił ten bohater? Stanął po środku sali sądowej i opryskał cały sąd własnym moczem z butli sodowej. Czyli butli sodowej z syfonu. Ja myślałam, że się spalę ze wstydu. Ludzie ubrani w togi, stenotypistka, dębowa boazeria na ścianach, czuło się w powietrzu obecność prawa. Czego? Ciekawe, jakbyś się czuł, gdyby ktoś to tobie zrobił. Ale przecież oni mi to robią! Nie rozumiesz? Przez całe życie to państwo dzień po dniu obsikuje nas z setek syfonów. Ale tylko mówimy, że dysz pada. A bo kto odważyłby się zrobić coś takiego? Idź w sumie takiego. Trochę moczu i nabyj do syfonu. No tak. Wy faceci musicie być solidarni. Potrafisz utrzymać przy sobie kobietę? Próbowałem, ale nie wyszło. Właśnie. Kiedyś chciałem napisać książkę. Nie było tam żadnej akcji, tylko taki spis. Co jest w stanie zrobić człowiek, żeby utrzymać przy sobie kobietę? Miało być 500 stron, utkwiłem na 12. Główny przepis na to, jak utrzymać przy sobie kobietę, polegał na tym, żeby być w opozycji wobec państwa. Ale dziś to już nie działa. Już nikt nie będzie nas podziwiał za to, że jesteśmy w opozycji. To też różnica w porównaniu z komunizmem. Dlatego koteczek odchodzi ode mnie. Byliście dobrą parą. Wyniosłem na ołtarz naszego związku swoją własną nagość. Moje życie seksualne jest jak satelita. Krąży wokół mnie. Jest ode mnie niezależny. Ale w porządku. To ważne. Mój koteczek, moja dziewczyna, nie może się za mnie wstydzić. Koteczku, do kurwy nędzy, było ci tak źle ze mną? Było pięknie. Przecież kiedyś kobieta nie zostawiłaby cię tylko dlatego, że ci nie wyszło. Że ci coś nie wyszło. Że nasze cierpienie nie powoduje już ani inspiracji, ani podziwu kobiet. W sumie najtrudniej jest teraz pozostać samym sobą. Bo to nie podoba się naszym kobietom. Koteczku. Kiedy transportowaliście mnie tą windą, to miałem objawienie. To była koma, żadne objawienie. Było to objawienie, zjawił mi się Bóg. Jak wyglądał? Był podobny do tego fotela. Powiedział do mnie, Janie. Nie mówił do mnie Mucho czy Muszko, tylko Janie. Związek kobiety i mężczyzny to jest coś świętego. Stworzyłem cię jako ułomnego człowieka, który ma dwie ręce. Dwie nogi, jedną głowę, całą masę problemów, ale jednocześnie podarowałem ci żądzę czegoś wyższego. Czegoś, co będzie ponad tobą. Bądź otwarty. I co mu odpowiedziałeś? Powiedziałem zgoda. Będę otwarty. I co na to Bóg? Powiedział, posyłam ci mojego anioła. Znowu? Tego najlepszego. Wszystkie moje poprzednie anioły nie były prawdziwymi aniołami. I teraz ci posyłam tego anioła, który jest prawdziwym aniołem. Chcesz przez to powiedzieć, że znowu masz jakąś kobietę, tak? Właściwie to nie jest kobieta.
Jest facet? No to jest ten. Kto? No jakby manekin. Co takiego? Manekin. Ty masz związek z manekinem. Gdzie go masz? Tam. Ewo, chodź tutaj. Jak Ewo, chodź tutaj? No przecież, przecież wiem, że nie przyjdzie. Tak sobie tylko powiedziałem. Skąd to masz? Ukradłeś? Kupiłem. Mucha, z tobą jest gorzej niż przedtem. Nie mów do mnie, Mucha. Przecież ty jesteś kompletnym wariatem, no. Przecież to jest plastik, to sztuczne tworzywo. No, czy to mówi, chodzi? No sam widzisz, no a ty powiedziałeś chodź. No ale przecież wiem, że ona jest nieżywa. Ja na niej trenuję tylko sposoby komunikacji z kobietą. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby kobiety doprowadzały nas do szaleństwa, no. Tak, jasne, ale ta sytuacja ma zbyt wiele plusów. Ewa mnie nie zamęcza swoimi problemami. Słucha mnie w skupieniu. Jest świetna w łóżku. Nie kłamie, nie zdradza mnie. Nie ma przeszłości, nie może mnie porównywać z innymi facetami. No i w końcu nie może mnie zostawić. No a następny plus to, że nie muszę nigdzie z nią chodzić. A może ja bym zabrał ją do siebie, co? Dlaczego? No, będę jej pilnował. Będziesz mógł ją odwiedzać w każdej chwili. Dawid Hanek jest człowiekiem, który w latach 70. był lektorem kroniki filmowej. Miałem sen. Przyszedł do mnie mój mąż i mówi: Dawid Hanek. Mam inną kobietę, wskrzesiła mnie. Pierwszy sekretarz KCKPC Gustaw Husak, który jest z dwudniową oficjalną wizytą na terenach północnych Moraw. Słuchaj, to jest zwyczajna, nikomu niewinna budka telefoniczna. Ale być może Jana wróciłaby do mnie, jakbym wysadził tę budkę. Powiedziała ci to? Znów interesuje mnie życie wokół mnie, dzięki niej znów polubiłem swój głos. Ale nie wiedział, co robić dalej. Co to znaczy? Jak mi to mnie stawia w świetle? Co można o mnie pomyśleć? Że jesteś romantykiem. Chcesz piwo? Chętnie. Ja wziąłem kilka butelek. Nie wiedziałem, jakiego typu będzie to przyjęcie. Sylwia mnie zaprosiła. Sylwia? No. Powiedział, że tylko nacisnął R i nie wie, co robić. Wiesz, zawsze zastanawiałem się, czy żarówka, cała żarówka zmieści się w ustach, a nigdy tego nie zrobiłem, bo bałem się, że złapie mnie szczękości, z kim będę mógł je wyciągnąć na zewnątrz. To dlatego, że byłem tchórzem. I tak skończył się ten sen. Jestem na rozdrożu. No to jestem na rozdrożu. No kto nie jest na rozdrożu? Nie mogę powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Mówiłeś coś? Że wszystko jest w porządku. Jak to możliwe, że ty mówisz? Nie wiem. Nigdy nie słyszałem, żeby manekin mówił. Ja nie jestem manekinem. Nie? Jestem inspiracją, którą odrzucasz. Gdzie jest? Kto? Ewa. Poszła na spacer. Pytałem, gdzie jest Ewa. No przecież mówię, poszła na spacer. Ewa poszła na spacer. Tak.
Jana ją znalazła i wyrzuciła, prawda? Myślała, że cię coś z nią łączy i wyrzuciła, mam rację. Nie. Byliście się połamani, gdzieś wyrzucili, mam rację. Nie. No to w takim razie gdzie jest? No ty mnie w ogóle nie słuchasz, no mówiłem ci już 100 razy, no poszła na spacer. Słuchaj, jak myślisz, że ona poszła na spacer, to naprawdę jesteś kompletnie stuknięty. Poczekaj. Pamiętasz tę sprawę z kocem? No. Jak ożył, tak? No. No to samo stało się dziś z Ewą, no. Z moją Ewą. No tak, no. No była taka sytuacja, że Ewa najpierw była manekinem, potem zaczęła mówić, no a potem poszła na spacer, no. No tak. No. A co na to kot? Jaki kot? Też poszedł na spacer? A krzesło tego nie skomentowało? Nie? Ty dziwię się. Masz takie wydarzenie, a krzesło tego nie skomentowało. W ogóle krzesło zachowuje się tak, jakby się nic nie wydarzyło. Ty myślisz, że jestem wariatem? Okej. Okay. To ja też teraz pójdę na spacer, jak wrócę tu za pół godziny, nie będzie Edwin, popamiętaj. No poczekaj, bo przecież nie możesz mnie zostawić teraz samego. No, jestem w szoku, no. Ty jesteś w szoku. Cześć. Cześć. Byłaś na spacerze? Mhm. Halo. Cześć, Piotruś. Tata mówi. Cześć. Dzwonisz w sprawie mamy? Miała taki mały wypadek. Jaki wypadek? Co, wpadła pod samochód? Nie, ojej. To od razu widzisz wszystko w czarnych kolorach. Nie. Znaleźli ją na placu Wacława. No, miała tak serca? Nie. Biegała po placu Wacława. Co, biegała po placu Wacława? Tak. W moich kalesonach. Zwariowała? Chyba nie. Myślę, że chciała straszyć ludzi. Wiesz, robiła to swoje U. Robiła to swoje U na placu Wacława. Tak. No ale poza tym jest wszystko w porządku. Zrobisz mi herbaty? Wiele ludzi wmawia sobie, że są szaleni. Ale ich tajemnica polega na tym, że są zupełnie normalni. Kiedy się rozejrzysz, zobaczysz całe rzesze stukniętych ludzi, ale nikogo, kto by tak naprawdę oszalał. Kto biegałby po ulicy w samej bieliźnie, komu tak naprawdę brakowałoby piątej klepki. Komu po prostu by tak zwyczajnie odpierdoliły, rozumiesz? W starym, dobrym stylu. Wielu ludzi chce być szaleńcami, bo szaleństwo oznacza wolność absolutną. Prawdę mówiąc, to jest także mój przypadek. Chciałbym zwariować i nie musieć odpowiadać za to, co chcę zrobić. Ale prawdopodobnie mi się to nie uda, gdyż prawdziwe szaleństwo jest tak samo wyjątkowe jak genialność. Albo słuch absolutny. Dlatego zrobię coś szalonego. Ale zrobię to w pełni świadomie. To jest Ewa, przyjaciół Pomuchy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem mamą Piotra. Bywałam osobą relatywnie normalną, ale zwariowałam i teraz jestem wariatką. Ale pani jest bardzo sympatyczna. Dziękuję. Czym się pani zajmuje? Kiedyś stałam jako manekin w domu towarowym. Poważnie? W dziale damskiej konfekcji. Wieszali na pani ubrania? Tak. Jak to było? No, niewiele pamiętam z tych czasów. A potem kupił mnie on i byliśmy ze sobą jeszcze, jak byłam manekinem, a potem ożyłam. To był cud.
To znaczy początkowo to była dewiacja, no, ale potem to się przerodziło w miłość. To wyjątkowa sytuacja. To bardzo interesujące, co pan mówi. U nas było na odwrót. Nasz związek zaczął się miłością, a skończył szaleństwem. Chciałem ci powiedzieć, że myślę, iż nasz związek jest piękny. To, co się w tej chwili z tobą stało, nie ma na to żadnego wpływu. Tak, nasz związek jest piękny. Kocham ciebie. Nie musisz tego mówić, jeśli to nie jest prawdą. Ale to jest prawdą. Denerwujesz się? Spieszysz się gdzieś? Tak. Mam występ w Bibliotece Narodowej. Jaki występ? No, właściwie trudno nazwać to występem w pełnym tego słowa znaczeniu. To są te kroniki. Te oryginalne? Te oryginalne. Chciałabym to usłyszeć. Nie, no, ciebie tam nie wpuszczą. No to powiedz mi coś tutaj. Tutaj nie wypada. Jakiś krótki kawałek. Dobrze. Uroczyście przystrojone miasto morawskie Hane było świadkiem hołdu złożonego ludziom uczciwej pracy. Ludziom, których czci partia, rząd i całe społeczeństwo. Na trybunie miejsca zajęli wyjątkowi ludzie. Pierwszy sekretarz południowo-morawski. Chciałam ci powiedzieć, żebyś nie przywiązywał się za bardzo do mnie. O co ci chodzi? Kiedy byłam mała, chciałam, żeby w naszej rodzinie znalazł się jakiś samobójca albo wariat. Ktoś, kto by się powiesił, albo utopił, albo skoczył pod pociąg. Wiedziałam, że gdyby znalazł się ktoś taki, moje życie nabrałoby sensu. Co tam masz? Chcę, żebyś mi obciął włosy. Te wszystkie twoje związki z kobietami są wymyślone. Wyśnione. Kobiety nie są aniołami. Są zwyczajnymi kobietami. No jasne, może niektóre z nich są zwyczajne, ale nie ty. Ja też jestem zupełnie zwyczajna. Jestem normalnym manekinem z domu towarowego, który przypadkiem ożył. Będziemy trzymać się za ręce. Żyć razem normalnie. Jestem już zmęczona tym wszystkim, co robiliśmy sobie nawzajem. Będziemy siedzieć w fotelu. Oglądać telewizję. Ty jesteś czysty. Jesteś aniołem, przez którego Bóg przemawia do kobiet. Anioł z odkurzacza. Spróbuj spojrzeć na to z innej strony. Dalszy ciąg wiadomości. Wczorajszej nocy nieznany sprawca podpalił hotel Hilton. Ogień wybuchł w szybie windy i rozszerzył się na kilka pięter budynku. Cudownie. Nie było ofiar w ludziach, niemniej szkody szacowane są na kilka milionów koron. Thank you.